podstawowe zasady i wzorce ruchowe. Praca miednicą i klatką piersiową. Miednica znajduje się w centralnej części naszego ciała i łączy nogi z kręgosłupem. Jest to ogólna nazwa na dwie kości miedniczne, jednak na potrzeby tego materiału nie będziemy nadmiernie wchodzić w szczegóły anatomiczne. Mówiąc o miednicy, mam na myśli po prostu nasze biodra. Warto wiedzieć, że miednica jest fundamentem kręgosłupa. W ogromnym uproszczeniu możemy powiedzieć, że kręgosłup wyrasta z miednicy. Z mojego doświadczenia, miednica jest najważniejszym elementem odpowiadającym za ogólną sprawność człowieka oraz zdrowie kręgosłupa. Warto zatem rozumieć, jak ona działa i jak możemy nią poruszać. Podstawową ruchomością miednicy, którą należy rozumieć i się jej nauczyć, jest ruch przodopochylenia i tyłopochylenia. Przodopochylenie to ruch, w którym przednia część miednicy przechyla się ku dołowi, a lordoza lędźwi pogłębia się. Tyłopochylenie to ruch przeciwny. Przy nim nasz kręgosłup lędźwiowy powinien się wypłaszczać. Znaczna część populacji ma stałą wadę w postaci nadmiernego przodopochylenia miednicy. Dzieje się tak między innymi dlatego, że mamy nadmiernie spięte prostowniki grzbietu oraz mięśnie czworogłowe uda, a zbyt słabe mięśnie brzucha, pośladkowe i dwugłowe. Problem ten jest jednak bardziej złożony i nie będę się na nim skupiał w tym materiale. Zrób teraz pauzę. Wstań i sprawdź, czy potrafisz wykonać ruch przodo- i tyłopochylenia miednicy. Jeśli nie, zacznij regularnie próbować. Ruch przodopochylenia uzyskasz próbując po prostu, mówiąc kolokwialnie, wypiąć tyłek. Ruch tyłopochylenia nastąpi przez aktywację mięśni pośladków i lekkie wciągnięcie brzucha. Klatka piersiowa. Kolejnym elementem, którego ruchu warto się nauczyć, jest poruszanie klatką piersiową, a właściwie kręgosłupem w okolicy klatki piersiowej. Podobnie jak w przypadku ruchów miednicą, możemy wypchnąć żebra do przodu lub niejako schować je do wewnątrz. Wypchnięcie klatki piersiowej do przodu to wyprostowanie i przeprostowanie kręgosłupa, a cofnięcie żeber to zgarbienie się. Spróbuj też wykonać ten ruch leżąc na podłodze. Ten ruch powinien przypominać ćwiczenie up crunch, czyli spięcia brzucha. Pamiętaj, że ma to być ruch klatką piersiową, a nie łopatkami. Z praktyki wiem, że wiele początkujących osób, zamiast robić ten ruch klatką piersiową, robi go ściągając i wypychając łopatki. To zupełnie oddzielne ruchy. Staraj się nie łączyć poruszania klatką piersiową z oddychaniem. Oddychaj swobodnie, niezależnie od poruszania klatką piersiową. Przyjęło się powszechnie i niepotrzebnie, że wypchnięcie klatki piersiowej musi być połączone z wdechem. Oducz się tego, bo z czasem to połączenie zacznie ci przeszkadzać. Połączenie ruchów. Sprawdź, czy wykonujesz te ruchy skutecznie. Wypchnij żebra do góry i ustaw miednicę w przodopochyleniu. Dolne żebra powinny być mocno oddalone od talerzy biodrowych. Zgarb teraz swój kręgosłup oraz ustaw miednicę w tyłopochyleniu. Żebra powinny zbliżyć się mocno do talerzy biodrowych. Jeśli potrafisz wykonywać poruszanie miednicą i klatką piersiową, możesz skutecznie ustawiać swój kręgosłup w prawidłowej pozycji do różnych ćwiczeń, na przykład martwego ciągu, brzuszków czy pozycji plank. Masz problem? Jeśli nie potrafisz wykonywać tych ruchów, to zacznij się tego uczyć. Zacznij wykonywać jak najwięcej ogólnorozwojowych i rozciągających ćwiczeń dedykowanych poprawie zdrowia kręgosłupa. Skorzystaj na przykład z moich materiałów, do których linki zostawiłem w opisie. Z czasem poruszanie miednicą i klatką piersiową zacznie ci lepiej wychodzić, ponieważ twój układ nerwowy zrozumie, w jaki sposób napinać poszczególne mięśnie. Dopóki nie potrafisz prawidłowo poruszać miednicą i klatką piersiową, wstrzymaj się z wykonywaniem przysiadów, martwych ciągów czy wiosłowania sztangą z dużym obciążeniem.
Umiejętność poruszania miednicą i klatką piersiową jest konieczna, aby umieć wykonywać tzw. ruch hip hinge, niezbędny do wykonywania wielu ćwiczeń. Ten ruch został omówiony w innym nagraniu oraz poradniku na mojej stronie internetowej. W opisie tego odcinka znajdziesz link do szczegółowego poradnika omawiającego poruszone w tym filmie zagadnienia oraz do innych poradników. Pamiętaj, aby tam zajrzeć. Na razie!